Pamiętacie może te wszystkie ciche, opryskliwe typki w anime, które po jakimś czasie okazywały się ziomkami z Golden Retriever Energy? W wielkim skrócie to były właśnie ISTJ-ty, czyli jak dla mnie nieco tajemniczy typ osobowości. Zobaczyłem pewne podobieństwo trzech postaci i postanowiłem to sprawdzić na Personality Database, czyli stronce, którą pokazywałem już w poprzednim odcinku z MBTI. Rzecz jasna, nie mogłem się mylić, kiedy dochodziłem do wniosku, że Aki, Giyu i Megumi to postacie o tym samym typie osobowości. Z racji prawidłowego strzału dzisiaj przyjrzymy się temu typowi osobowości i tym samym zaczniemy serię materiałów odnośnie każdego z nich. Ja nazywam się Huzet Hanma, a na pierwszy ogień weźmiemy sobie ISTJ. I introwertyczny, S sensoryczny, T myślący, J judger. Wiele wam to nie mówi, prawda? No mi w zasadzie też nie, dlatego ten śmieszny opis najpierw sobie wyjaśnimy, a potem odłożymy na bok. Introwertyk to osoba, która jest raczej zamknięta, nie spędza swojego czasu w większym gronie osób i ceni sobie czas w swoim zaciszu. Sensoryczny to persona przyziemna, która zwraca uwagę na detale i żyje tak, żeby tu i teraz było dobrze, ergo nie buja w obłokach. Thinker, myślący. No i możesz się spytać, ale Daniel, co to znaczy myślący? Przecież każdy myśli. No ja się tutaj w pełni zgodzę. Chodzi po prostu o fakt, że te typy z członem T zdecydowanie bardziej kierują się logiką w życiu aniżeli TSF. To jest w takim giga łopatologicznym uproszczeniu. Judger, czyli oceniający. Skrócę wam to do stwierdzenia, że wolą mieć wszystko uporządkowane i zaplanowane, a improwizacja i nieład to po prostu nie są ich dobre strony. Dobrze, skoro już każdy mniej więcej zdaje sobie sprawę, o co biega, to przejdźmy teraz do opisu postaci, które mają ten typ i podobieństw, które je łączą. Spójrzcie na tę miniaturkę i nie powiedzcie mi, że te postacie oddają zupełnie taką samą energię. No przecież to by było kłamstwo. I nie mówię tutaj o fakcie, że każdy z nich jest troszkę emo cichym chłopem, tylko że jak na nich spojrzysz, to od każdego możesz spodziewać się czegoś podobnego. Postaram się teraz mniej więcej opisać, czym ten typ się wyróżnia, tak żebyśmy zauważyli, że twórcy tworzą swego rodzaju pattern na te postacie. W anime ISTJ to osoby z najczęściej mocnym kodeksem moralnym, ciężko pracujące, wycofane i bezpośrednie. Nie chcę palnąć głupoty opisując dane staki, ale będę się nimi posiłkował w momencie tłumaczenia ich zachowań. Ten silny kodeks moralny prawdopodobnie wynika z SI. Bardzo wiele z ich doświadczeń jest odwoływane do przeszłych wydarzeń. Właśnie z tej racji możemy tak często zobaczyć Giyu czy Akiego, którzy wkurzają się na to, że ktoś postępuje w inny sposób, aniżeli by chcieli. Często odnosi się to do zatracenia tak ważnego w ich życiu porządku, czy też traumatycznych wydarzeń, które w zasadzie w bardzo dużej ilości momentów definiują ich teraźniejsze zachowanie. Jednak niech was ten przykład nie zmyli. Gdy ISTJ wystarczająco mocno zbliży się do kogoś, to przestaje on być tak oschły w swoich osądach. A propos osądów mowa, to za nie odpowiada funkcja TE na drugim miejscu. Między innymi z tej racji ten typ osobowości jest tak bezpardonowy i bezpośredni. Bardzo często nie zdają sobie jednak sprawy, że może kogoś skrzywdzić w ten sposób, bo w związku z tym, że uznaje on, że jest tylko jedna prawidłowa ścieżka do rozwiązania danej sytuacji i problemu, to reszta musi być błędna i prowadzić do porażki. Często widzimy takie postacie jak Aki, Megumi czy Giyu zakłopotane w związku ze swoimi własnymi uczuciami. To z racji funkcji FI, która jest dopiero na trzecim miejscu. Introverted feeling jest u nich relatywnie nisko i to doprowadza do tego, że często gdy w zaciszu myślą nad swoimi uczuciami, to zwyczajnie nie potrafią ich zdefiniować. To prowadzi do stanów zakłopotania, które możemy często zaobserwować w anime. Te momenty często wywołują u nich wewnętrzny konflikt, który nierzadko jest źródłem daleko idących zmian. Tak, wiem, że pominięcie funkcji NE jest grzechem, ale jako NE-dom uprzejmie nie będę się wypowiadał o typie, który ma tę funkcję na czwartym miejscu. No, oczywiście żarcik, po prostu nie chcę definiować funkcję główną, która jest na czwartym miejscu, bo wydaje mi się, że w przypadku ISTJ-ów może ona być na tyle słabo widoczna w anime, że trudno będzie ją opisać, a nie chciałbym palnąć jakiejś gigagafy. Podsumowując, jest to typ osobowości, który lubi dużo czasu spędzać z dala od innych ludzi. Jednakże gdy przekona się do kogoś, to może stać się jego wiernym kompanem. Ci ludzie cenią sobie harmonię i jednocześnie brak chaosu. Często tworzą podwaliny społeczeństw dzięki swojej osobowości, a w naszym społeczeństwie znamy ich jako ideał męskości. Najczęściej właśnie taki wzór mężczyzny, do którego patrzymy, to będzie po prostu typowy ISTJ-cik.
No cóż, ja jestem polar opposite, jestem totalnym kontrastem, jeśli chodzi o typ osobowości, dlatego, no ale cóż, może jestem niewystarczająco męski. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii, w związku z pewnym shadowbanikiem będzie teraz więcej takiego kontentu, z AOT wrócimy już za niedługo. No i cóż, do usłyszenia.